Punkty A o współrzędnych minus 5, 2 i B o współrzędnych 3, minus 2 są wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC. Obwód tego trójkąta jest równy. Zobaczmy, mamy taką sytuację. Dany jest trójkąt równoboczny i mamy podane współrzędne punktu A oraz punktu B. Naszym zadaniem jest znaleźć obwód. Obwód to jest suma boków trójkąta równobocznego. Czyli wystarczy, że policzę długość boku AB i pomnożę przez 3. To jest 3 razy długość boku AB. I teraz do dzieła. Długość boku AB to się równa pierwiastek z XB minus XA do kwadratu dodać YB minus YA do kwadratu. I tutaj uwaga. Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy xb minus xa do kwadratu, czy xa minus xb do kwadratu. Ja i tak podnoszę to, co tutaj wyjdzie w nawiasie, do kwadratu, czyli zobaczmy, 5 minus 2 do kwadratu to jest 3 do kwadratu, czyli 9 i 2 minus 5 do kwadratu to jest minus 3 do kwadratu, czyli też 9. Tak naprawdę nie ma znaczenia tej kolejność. Co prawda w tablicach podają xb minus xa, także ja też zapisałem tak jak w tablicy. Czyli u nas to będzie xb, czyli 3 minus minus 5, 3 minus minus 5 do kwadratu, dodać yb, to będzie minus 2, odjąć 2 do kwadratu. Czyli to będzie pierwiastek z 3 minus minus 5 to jest 8 do kwadratu, dodać minus 2 minus 2 to jest minus 4 do kwadratu, czyli mamy pierwiastek z 64, dodać 16, czyli to jest pierwiastek z 80, czyli to jest pierwiastek z 16 razy 5, czyli 4 pierwiastki z 5. Czyli długość boku AB to są 4 pierwiastki z 5. Teraz obwód to się równa 3A, czyli 3 razy 4 pierwiastki z 5, czyli 12 pierwiastków z 5. Nasz obwód to 12 pierwiastków z 5, odpowiedź C.